Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 147. odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. W tym odcinku rozmawiam z Pauliną Ichnatowicz, która jest dietetyczką kliniczną oraz doktorantką na SGGW. W tym odcinku poruszymy temat choroby Hashimoto. Opowiemy, czym jest choroba Hashimoto, jakie ma objawy, jakie są przyczyny i jak ją zdiagnozować. Paulina opowie także o tym, jak wygląda leczenie choroby Hashimoto i czy można wyleczyć Hashimoto jedynie dietą. Zapytałam także, czy istnieje jakaś dieta dedykowana dla tej choroby, czy koniecznie każdy, kto choruje na Hashimoto, musi wyłączyć z diety nabiał oraz gluten. Pogadałyśmy także, jakie składniki są kluczowe w diecie osób chorych na Hashimoto i na koniec poruszyłyśmy także temat suplementacji i tego, czy jest konieczna. Partnerem tego odcinka jest marka Health Labs Care, czyli producent suplementów diety stworzonych z myślą o indywidualnych potrzebach kobiet. Jak wiecie, ja do tej pory nie przyjmowałam żadnych suplementów diety, natomiast ostatnio moja dieta i dieta mojego partnera uległa sporej zmianie. Nie jemy właściwie żadnych produktów mlecznych, nie mamy tutaj dostępu do nabiału, ponieważ mieszkamy w Azji. Poza tym mój partner zdecydował, że chciałby przejść na weganizm. No i po tych wielu rozmowach wyciągnęłam wnioski, że właściwie bez odpowiedniej suplementacji się nie obędzie po prostu. I bardzo się cieszę, że mogę współpracować z marką Health Labs. Z jednej strony będziemy starać się Was edukować w zakresie suplementacji, w jakich jednostkach chorobowych ta suplementacja jest potrzebna, jak można wspomóc nasze zdrowie suplementacją i co robić, jakie suplementy przyjmować w momencie, kiedy chcemy zmienić naszą dietę. Także ja czekam na moje suplementy, które już wkrótce dotrą tutaj do mnie, do Tajlandii. Pewnie opowiem Wam o nich trochę więcej na Instastory, powiem, na jakie suplementy się zdecydowałam i dlaczego. A jeżeli Wy chcecie sprawdzić suplementy marki Health Labs, to z kodem Owsiana, pisane dużymi literami, otrzymacie 10% zniżki na produkty Health Labs. A teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy dotyczącej choroby Hashimoto. Cześć Paulina! Cześć! Bardzo się cieszę, że możemy pogadać w moim podcaście. Powiedz na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz? Więc jestem dietetyczką kliniczną i lubię mówić, że odnawiam wnętrza, a konkretnie wnętrza moich klientów, czy jak to mówi, pacjentów, dlatego że przede wszystkim zajmuję się wspomaganiem leczenia chorób, wspomaganiem właśnie wychodzenia z różnych stanów patologicznych i tutaj bardzo, bardzo jestem mocno gdzieś tam wczytana i bardzo lubię ten temat badań krwi. Właśnie więc taka ze mnie przede wszystkim dietetyczka kliniczna na pierwszym miejscu. Okej, okay, i właśnie dlatego ja chciałam z Tobą porozmawiać w tym podcaście, dlatego że ja zupełnie w dietetyce klinicznej nie siedzę. Jestem świetna, jeżeli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, o budowanie nowych nawyków i ogólnie taki zdrowy styl życia i gotowanie fajnych rzeczy, ale dietetyka kliniczna i nigdy na studiach nie była mi po drodze. Jak to się stało, że Ty w ogóle się dietetyką kliniczną zaczęłaś interesować? Czy to tak jest czasami, że to w sumie u nas ze zdrowiem było coś nie tak i przez to zaczęłaś się interesować? Jak to się stało, że zostałaś dietetyczką kliniczną? Tak, u mnie to przede wszystkim jest właśnie sprawa mojego zdrowia, dlatego że zresztą na studiach przypadkowo dowiedziałam się, że choruję na chorobę Hashimoto. To było właśnie podczas naszych praktyk studenckich z lekarzem, który nie do końca wiedział, co ma robić z dietetykami, więc robiliśmy sobie USG całego ciała. No i okazało się, że Hashimoto u mnie rzeczywiście wtedy już było dość mocno zaawansowane. I ja wtedy, jak zaczęłam wchodzić w temat w ogóle, tak, zaczęłam czytać trochę, no tak standardowo, randomowo na forach, w Google, to oczywiście pełno sprzecznych informacji. Gdy czytałam o przeciwciałach, to raz pisali, że podniesione przeciwciała to zawsze Hashimoto, że podniesione przeciwciała to nie zawsze Hashimoto. I po prostu było tyle różnych jakby tutaj też kłamliwych i wadliwych informacji, że postanowiłam sama być specjalistą w tym temacie, ze względu na to, że ja do tej pory tego Hashimoto
nie chorowałam na nic, ogólnie byłam zdrowa, zawsze się dość dobrze czułam, nic takiego mi nie dolegało. I kiedy ja usłyszałam taką diagnozę, to dla mnie to było po prostu jak koniec świata. Tym bardziej, że można bardzo dużo w internecie nie tylko przeczytać na temat tego, że już nigdy nie będę mogła być w ciąży, tak, że już nie będę mogła mieć dzieci, że w ogóle posypią mi się wszystkie włosy. Co dla dziewczyny 21-22 lata, która jeszcze nie wie, co będzie chciała robić w życiu, czy będzie chciała mieć rodzinę, czy nie, ale jednak jest to duży cios i ja sobie wtedy wyobrażałam, że po prostu, wiesz, już nigdy nie będę w związku, nigdy nie będę mamą i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to wszystko wzięłam do kupy, to postanowiłam, że okej, Paulina, idziesz do endokrynologa, czytasz sama, dowiadujesz się i tak mnie ten temat wciągnął, że postanowiłam właśnie bardziej się też tym zająć zawodowo. Okej, w porządku. I z tego co wiem, to kończysz już właśnie doktorat i też twoja praca dotyczy choroby Hashimoto, tak? Tak, tak. To właśnie jest tak, że bardzo mnie interesuje wpływ diety na chorobę Hashimoto, więc mój temat właśnie tutaj na tym się opiera, że sprawdzam, jak dieta konkretnie bardzo, bardzo eliminacyjna dieta i taka trudna, czyli protokół autoimmunologiczny, o którym jest też bardzo dużo takich informacji w internecie, no niestety sprzecznych z nauką i sprzecznych z wiedzą, którą naprawdę mamy na ten temat. Chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście ten protokół pomaga, jak to wygląda, poza tym dowiedzieć się, jak ludzie z chorobą Hashimoto jedzą, czy oni stosują jakieś diety. Właśnie w tym temacie ostatnio napisałam pracę naukową, która wyszła w Nutrients, z czego się bardzo cieszę, bo jest to jedno z lepszych i takich bardziej szanowanych czasopism w temacie dietetyki i w obszarze dietetyki. Natomiast z tych prac naukowych moich do tej pory można wywnioskować, że dieta ma oczywiście wpływ i znaczenie, ale raczej nie musimy być na tak dużych eliminacjach, tak, w większości przypadków. I na ten temat mamy zbyt małą po prostu dozę informacji, żeby móc stwierdzić, że taki protokół pomaga, czy że taka dieta jest potrzebna każdemu z chorobą Hashimoto, co uważam jest dość ważnym wnioskiem i na pewno pomoże wielu osobom w tym, żeby jednak kształtowali sobie to zdrowie w sposób odpowiedni, ze względu na to, że taki protokół może też zaszkodzić oczywiście, tak? Okej, to zaraz zapytam Ciebie, co to jest ten protokół dla tych osób, które nie wiedzą, ale może najpierw wyjaśnijmy, czym jest w ogóle choroba Hashimoto, bo mówi się o niedoczynności tarczycy, mówi się o Hashimoto, czy to jest jedno i to samo, czy to są dwa różne schorzenia. Jak byś to zdefiniowała i pokategoryzowała? Okej, no to zacznijmy od tego, że Hashimoto nie jest tym samym, co niedoczynność tarczycy. Czyli może zaczęłabym od tego, że można mieć samą niedoczynność tarczycy bez choroby Hashimoto. Zdarza się to dość rzadko, ale jednak się zdarza. I sama niedoczynność tarczycy może być wynikiem na przykład wielkich niedoborów, tak żywieniowych, związanych z niedożywieniem, związanych właśnie z chociażby tutaj różnymi chorobami psychicznymi, przede wszystkim jeżeli chodzi o takie choroby, w których z jakiegoś powodu nie jemy, tak? Czy też bulimia, czy też anoreksja i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie te na pewno choroby często idą w parze z niedoczynnością tarczycy, ale bez choroby Hashimoto. Natomiast, co ciekawe, najczęstszą przyczyną niedoczynności jest choroba Hashimoto. I teraz to jest tak, że jeżeli mamy choroby Hashimoto, to w którymś momencie, niekoniecznie na początku, ale już na przykład po kilku latach, czasami po kilku miesiącach, oczywiście u każdego różnie, dojdzie do niedoczynności tarczycy. Czyli chodzi o to, że choroba Hashimoto jest taką przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą zapalną tarczycy, w której to właśnie, mówiąc bardzo prosto i obrazowo, nasz układ immunologiczny naznacza sobie tarczycę jako wroga do zabicia. I w tym właśnie procesie dochodzi do takiego nacieku limfocytów. W związku z tym ta tarczyca jest w takich ranach, można powiedzieć, tak? Czyli właśnie zmienia się jej echogeniczność i mamy ją coraz mniejszą, mniejszą, mniejszą. Czyli dochodzi do tego, że objętość tarczycy się zmniejsza, mamy właśnie stan zapalny, mamy podniesione przeciwciała najczęściej, choć nie zawsze. I tutaj w którymś momencie mamy niedoczynność tarczycy, czyli poprzez to, że mamy stan zapalny, poprzez to, że tarczyca jest coraz to mniejsza, dochodzi do jej niedoczynności. No bo niedoczynność, jak sama nazwa wskazuje, to stan, w którym tarczyca nie jest w stanie wytwarzać odpowiednich stężeń hormonów. T3 i T4, ale również T1 i T2. Więc no tak w dużym skrócie to wygląda. Powiedziałaś właśnie, że ty nie zauważyłaś u siebie jakichś takich dolegliwości wtedy na początku, jak miałaś te 20 lat. Jakie są takie pierwsze objawy, coś takiego niepokojącego, co mogłoby sprawić, że mogłybyśmy pomyśleć, okej,
warto zbadać hormony? Czy po prostu każdemu poleciłabyś co roku badać cały zestaw hormonów? Znaczy, w ogóle jeżeli chodzi o hormony, to pamiętajmy o tym, że jest ich bardzo, bardzo dużo, tak? Bo możemy mówić o hormonach tarczycy, możemy mówić o hormonach chociażby insulinie, możemy mówić o hormonach płciowych. Więc ja jestem z tych osób, które uważają, że lepiej zbadać trochę więcej niż mniej, ale wiem, że też bardzo dużo dietetyków jest przeciwnych takiemu podejściu, dlatego że ludzie wydają na to kupę pieniędzy, a czasami nie ma do tego wskazań. Natomiast jakby z mojej praktyki wynika, że szczególnie kobiety, ponieważ trzeba podkreślić, że kobiety chorują 10 razy częściej aniżeli mężczyźni i nie wiemy do końca dlaczego. Prawdopodobnie jest to związane z estrogenami, z tym, że jednak estrogeny są w większej ilości u panów, znaczy u pań niż u panów. I tutaj rzeczywiście prawdopodobnie to jest ta przyczyna, że kobiety chorują częściej, natomiast na ten moment jeszcze do końca nie wiemy. Ale wracając do mojego wątku, ja bym powiedziała, że szczególnie kobiety, które w rodzinie, w najbliższej rodzinie mają chorobę Hashimoto, czyli na przykład mama ma chorobę Hashimoto, tata, babcia, dziadek i tak dalej, siostra, nie wiem, córka, powinny się badać przynajmniej raz na rok, jeżeli chodzi o hormony tarczycy plus przeciwciała. Natomiast jeżeli nic takiego w rodzinie się nie dzieje, ale jesteś kobietą, to chociaż raz na te 2 lata zbadaj sobie te hormony tarczycy. Natomiast jeżeli chodzi u panów, to też bym powiedziała, oczywiście to, że oni chorują rzadziej, to nie oznacza, że nie chorują, bo też chorują i to niestety też coraz częściej, więc u panów to przynajmniej raz na te 5 lat też bym zbadała hormony tarczycy. I jest jedno ważne ale, bo jest jeden szczególny okres, w którym częściej trzeba badać hormony. Oczywiście jest to okres przed ciążą, w ciąży, no i po ciąży przynajmniej raz też zbadać, tak? To są takie szczególne momenty. Okej. A jeżeli ktoś odwleka to badanie i właśnie jakie objawy mogłyby go zachęcić? Znaczy widzisz, to jest też tak, że u mnie jak okazało się, że mam tę chorobę Hashimoto z tego USG, to oczywiście ja później sobie pewne tutaj rzeczy posklejałam w całość i ja już miałam takie objawy tak zwane subkliniczne. Czyli subkliniczna niedoczynność właśnie objawia się tym, że mamy delikatne objawy, jeszcze w wynikach może absolutnie nic nie wychodzić, tak? Czyli pewnie mi wtedy tam na początku mojej choroby Hashimoto w TSH, FT3, FT4 jeszcze nic takiego by nie wychodziło, albo delikatnie podniesione TSH tylko by wychodziło. Natomiast miałam już takie objawy jak non-stop, zimne dłonie, zimne stopy, nadmiernie wypadające włosy, sucha skóra, szczególnie to tutaj panie pewnie kojarzą takie suche łokcie i suche kolana, ale również często na twarzy, tak, dzieje się coś takiego, że ta skóra non-stop nam się złuszcza też nadmiernie, tutaj to bardzo często jest związane z przesuszoną skórą. I to są objawy takie, tak jak mówię, pierwsze subkliniczne, natomiast już pełne kliniczne związane są też ze zmęczeniem, związane są też z na przykład zaparciami, bo tutaj przy niedoczynności, ponieważ mamy za mało tych hormonów, to cały metabolizm spowalnia. Oczywiście, jeżeli chodzi o pracę jelit, również ta praca jelit spowalnia, praca również tutaj wątroby, serca, często może się coś dziać właśnie, jeżeli chodzi o czynność serca, więc de facto tych objawów jest bardzo dużo. Nie jestem w stanie nawet teraz wszystkich wymienić. I ja zawsze lubię powtarzać, że tak naprawdę prawie każdy objaw można powiązać z hormonami tarczycy, dlatego że T3 chociażby, tak, ta trójjodotyronina, ma receptor na prawie każdej komórce naszego ciała. Więc ona wywołuje efekt na naprawdę wiele, wiele różnych procesów i reakcji w naszym organizmie. Mhm. Czyli totalnie trzeba się po prostu badać przynajmniej raz do roku i to sprawdzać. Ja właśnie w tym roku tak. 2 razy nawet robiłam sobie badania kontrolne i robiłam też właśnie ostatnio bardziej szczegółowe, jeżeli chodzi o hormony tarczycy. I miałam właśnie niektóre parametry tak lekko przesunięte i ja po prostu biegiem do endokrynologa pobiegłam na jakieś USG tarczycy i byłam przerażona, gdyby się okazało, że właśnie mam chorobę Hashimoto. Okazało się, że wszystko jest okej i że to tylko ja podniosłam jakiś fałszywy alarm, bo właśnie też w internecie się naczytałam, że jeżeli już mamy chyba właśnie jakieś przeciwciała lekko podniesione, no i pani endokrynolog w sumie trochę się śmiała ze mnie. Ja nie miałam żadnych objawów ale wolałam się tak naprawdę upewnić. Czy jest się czego bać właśnie? Czy tutaj panika jest wskazana, kiedy usłyszymy diagnozę? To znaczy ja myślę, że panika nigdy nam nie służy, cokolwiek by się nie działo, to tutaj jednak spokój może nas uratować, dlatego że trzeba podjąć pewne działania, tak? Więc
czy usłyszymy, oczywiście, ja chciałam jeszcze podkreślić, że choroba Hashimoto, ponieważ jest autoimmunologiczną chorobą, jest chorobą na całe życie, jest jednostką chorobową znacznie, można powiedzieć, no w cudzysłowiu, trudniejszą aniżeli sama niedoczynność tarczycy, tak? Bardzo często, jeżeli chodzi o samą niedoczynność tarczycy, to tutaj poprzez odpowiednie leczenie, wspomaganie tego leczenia, może się okazać, że nie będziemy potrzebowali leków na całe życie. Natomiast jeżeli chodzi o chorobę Hashimoto, najczęściej musimy mieć to wsparcie właśnie w postaci hormonu z zewnątrz już na całe życie, w którymś tam momencie, bo już bardzo jest zniszczona tarczyca. No i do tego, no tu nie ma cudów, nie ma czegoś takiego, że my z 8 ml tarczycy, tak, czyli już bardzo małej, nagle sobie ją zregenerujemy do 18 ml. No to już się nie stanie. Takie rzeczy się nie dzieją, więc trzeba podkreślić, że choroba Hashimoto jest chorobą trudną, złożoną. My jeszcze do końca nie wiemy, jakie są jej przyczyny. Naukowcy coś podejrzewają i oczywiście jakieś informacje mamy. Natomiast w ogóle, jeżeli chodzi o cały wór chorób autoimmunologicznych, to ja mam takie wrażenie, że cały czas jesteśmy na początku, tak? Im więcej czytam, tym mniej wiem. I widzę to też wśród znajomych lekarzy, którzy się takimi jednostkami zajmują. Także to jeszcze chciałam podkreślić. Natomiast panika nie, ale plan działania. Czyli pierwszym punktem na pewno będzie właśnie wybrać się, tak jak ty to zrobiłaś, do lekarza endokrynologa. Jeżeli dodatkowo mamy jakiekolwiek takie objawy związane właśnie z problemami hormonów płciowych, czyli chociażby u kobiet zatrzymanie miesiączki, nieregularna miesiączka, problemy z zajściem w ciążę, u panów to może być znowu jakieś niskie stężenie testosteronu, czy właśnie problemy w tymże aspekcie, to warto odwiedzić takiego też lekarza, który ma specjalizację ginekologiczną i bardzo często tak jest, że właśnie mamy endokrynologa, ginekologa, nie? I wtedy jakby dwa w jednym, lekarz całościowo do nas podejdzie w tym zakresie, bo to się niestety czy stety często ze sobą łączy. Więc pierwszy lekarz, no a drugi, trzeba o tym wspomnieć i jako dietetyczka kliniczna muszę o tym powiedzieć, że jednak styl życia ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o i samopoczucie już w chorobie Hashimoto, jakby właśnie cały proces leczenia choroby Hashimoto, leczenia oczywiście znowu takiego, tak jak powiedziałam, nie da się wyleczyć, my możemy tutaj kontrolować ten stan, jak i tego, żeby profilaktycznie podejść do tejże choroby, czy też innych chorób autoimmunologicznych, jeżeli wiemy, że w rodzinie ona występuje, występowała, czy też mamy właśnie jakieś czynniki predysponujące. Okej, zaraz zapytam o ten styl życia. Jeszcze ciekawią mnie w sumie te przyczyny, bo wspomniałaś, że coś wiadomo i też wcześniej wspomniałaś, że trzeba sprawdzić, czy właśnie mama, babcia albo tata mają może Hashimoto, czyli z jednej czyli jest to choroba, do której mamy predyspozycje genetyczne, a jeżeli tak, nie mamy tych predyspozycji, czy my naszym stylem życia jesteśmy w stanie tę chorobę wywołać, spowodować? Nie, jest to tak jak z celiakiem. Jeżeli nie mamy predyspozycji genetycznych, to absolutnie nie jesteśmy w stanie wywołać tej choroby. Natomiast prawda jest taka, że tak jak w celiaki możemy sobie zbadać, tak, HLA i tak dalej, genetycznie, później możemy sprawdzić właśnie przeciwciała, możemy jeszcze zrobić oczywiście gastroskopię z wycinkami, etc., to tak w chorobie Hashimoto nie jest to takie proste. My oczywiście już naukowcy wiedzą, które geny, tak, odpowiadają za tę chorobę, ale też nie wiemy do końca, czy to tylko ten czynnik genetyczny na to wpływa. A druga sprawa jest taka, że jakby no nie bada się tego przysiewowo jeszcze w laboratoriach. Nie wiem, czy kiedyś to się wydarzy, na ten moment raczej się tego nie robi. Plus też z przeciwciałami nie jest taka prosta sprawa, bo to jest właśnie to, co ty powiedziałaś, że jak mamy w celiaki, tak tutaj będę porównywała, bo w ogóle celiakia też często idzie w parze z chorobą Hashimoto. Jak mamy w celiaki podniesione transglutaminazy i tak dalej, no to najczęściej już dostaniemy diagnozę celiakia, a w chorobie Hashimoto, jak mamy podbite te przeciwciała na peroksydazę tarczycową, czyli ATPO, czy tam na tyroglobulinę ATG, to może się okazać, że to jeszcze nie jest choroba Hashimoto, bo może się okazać, że my mamy właśnie inną chorobę autoimmunologiczną, albo że w ogóle mamy jakieś inne czynniki, czyli na przykład bierzemy jakieś leki, które wpływają na układ immunologiczny, tak? Albo że już jesteśmy osobami starszymi i te przeciwciała pojawiają się u nas zupełnie naturalnie i tam wiele innych jeszcze jest stanów, w których to się może zadziać. Więc niestety w chorobie Hashimoto to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? I to jest też duży problem, dlatego myślę, że z tego powodu pojawia się tak wiele nieścisłości i różnych kłamliwych informacji, chociażby właśnie w internecie, niestety. Okej, to co robimy w takim razie, jakbyśmy miały zrobić taki plan działania? Byłyśmy już u lekarza, dostałyśmy diagnozę i oczywiście prowadzimy to leczenie,
pod opieką lekarza. Jak wygląda to leczenie pod opieką lekarza? Dostajemy hormony i bierzemy je do końca życia, bo tak jak powiedziałaś, że nie da się tak naprawdę tego wyleczyć, tak? Tak, jeżeli chodzi o chorobę Hashimoto, to my możemy w chorobie Hashimoto doprowadzić do tak zwanego stanu remisji, ale co ciekawe właśnie, jak już jestem tutaj na końcówce tego doktoratu i naprawdę szereg literatury w chorobie Hashimoto czytałam, to my do końca nie wiemy, co to znaczy stan remisji w chorobie Hashimoto. Są bardzo różne na ten temat też jakieś takie formułki i najczęściej można się spotkać z tym, że stan remisji to jest stan, w którym czujemy się dobrze, nie mamy tych objawów, które utrudniałyby nam życie, wpływały na gorszą jakość życia. Bierzemy leki, możemy brać leki przy remisji, to absolutnie nie jest tutaj jakieś jakby wyłączone z tego, bo czasami ludzie myślą, że stan remisji to znaczy, że nie bierzemy leków. No i stan remisji to jest taki stan, w którym ogólnie nasze wyniki są dobre, przeciwciała najczęściej są jakieś pod kontrolą, czyli też nie szaleją, no i generalnie możemy zajść w ciążę, tak, możemy ją spokojnie przenosić, donosić, urodzić dziecko i czuć się nadal dobrze. No to to jest powiedzmy taka raczej najczęściej spotykana formuła remisji. Natomiast prawda jest taka, że wyleczyć się nie da, czyli my do końca życia już będziemy musieli mieć się na baczności, będziemy musieli być pod kontrolą lekarza i najczęściej, choć no nie zawsze, ale najczęściej jak zaczniemy przyjmować Eltyrox, Letrox, Nowotyral, teraz też jest taka fajna forma płynna właśnie tyroksyny, to najczęściej do końca życia. Okej, okej. Ja właśnie obiło mi się gdzieś w internecie oczywiście, że były osoby, które mówiły, że ja nie chcę przyjmować żadnych hormonów z zewnątrz i wyleczyłam Hashimoto dietą. Czy ja wiem już teraz od ciebie, że oczywiście to jest niemożliwe. Jak reagujesz na takie treści? No, wiesz co, ja jestem już na takim etapie mojego życia, myślę, że to przychodzi z wiekiem, że ja już się nie włączam w takie dyskusje, bo to nie ma sensu. Najczęściej, jeżeli ktoś ma jakieś teorie w głowie od lat, wiesz, gdzieś tam, jak to powiedzieć, po prostu jest oczytany w tym temacie pod kątem takich nieprawdziwych historii, to ja nie jestem w stanie żadnymi merytorycznymi, żadnymi naukowymi, żadnymi, nie wiem, nawet moich pacjentów doświadczeniami go przekonać i to jest strata mojego czasu i energii też, bo niepotrzebnie się na tym spalam. Natomiast prawda jest taka, że ja sama, tak, na swoim Instagramie, Facebooku i tak dalej, teraz trochę też TikToku staram się edukować, że oczywiście dieta ma znaczenie w chorobie Hashimoto i nie można tego podważyć, mimo że wiele osób stara się to podważyć, to nie można tego podważyć, bo my wiemy, że działanie przeciwzapalne jest ogromnie ważne, że kwasy omega-3, że D3, etc., może jeszcze o tym powiemy. Natomiast no nie da się wyleczyć choroby Hashimoto dietą, bo kurczę, no jakby mamy tyle, to jest tak złożona, tak jak już powiedziałam, wieloczynnikowa choroba związana i z genami, i z naszymi predyspozycjami takimi właśnie zależnymi od stylu życia. Tutaj też bardzo palenie papierosów, wiek, właśnie płeć wpływa, toksyny, infekcje chociażby mogą wywołać chorobę Hashimoto. To jest wiele, wiele różnych takich prawdopodobnych przyczyn. I jest to tak jak powiedziałam, trudna, złożona choroba, że no nie jesteśmy w stanie samą dietą tego wyleczyć. Natomiast jest coś takiego, że jeżeli ktoś ma, wiesz, bardzo początkowy stan choroby Hashimoto, jeszcze nie doszło do tego zniszczenia tkanki tarczycy, jeszcze ona sobie dobrze radzi, czyli produkuje tak to T4, produkuje T3, konwersja ładnie się odbywa, wszystko jest okej. I te przeciwciała są dość niskie albo tylko delikatnie podbite i ona zacznie zmieniać swój styl życia. Czyli wiesz, zacznie bardziej zwracać uwagę na przeciwzapalność diety, zacznie wyrównywać, może ma jakieś niedobory, no najczęściej niestety te niedobory w Hashimoto są. Popracuje nad swoim stresem, bo oczywiście każdy stres ma, pewnie ty tutaj bardziej jesteś właśnie w tym zakresie specjalistką, bo tutaj jednak stres się bardzo łączy z tym, jaką żywność wybieramy, oczywiście. Więc jeżeli taka osoba zacznie pracować trochę nad stresem, a raczej nad swoją reakcją nad stresem i na stres, zacznie może więcej spać, bo może za mało śpi, bardziej się regenerować, zwracać uwagę po prostu na siebie i na swoje potrzeby, to może się okazać, że ona kilka lat, a może czasami nawet i kilkanaście lat, nie będzie miała żadnych objawów, to nie będzie szło do przodu i jakby będzie w takim właśnie zatrzymanym stanie jak remisji, bez leków i tak dalej, tak? Są też oczywiście przypadki, gdzie już jest bardzo zaawansowana choroba Hashimoto, ktoś zmienia kilka rzeczy w swoim życiu, ktoś właśnie robi jakieś
na przykład kurację, tak? Pod kątem tego, że wyrównuje witaminy z grupy B, wyrównuje sobie selen, cynk, lekarz też tam to wszystko kontroluje i okazuje się, że wow, że rzeczywiście może na przykład zmniejszyć dawkę hormonów albo może tę dawkę na jakiś czas odstawić, oczywiście pod kontrolą lekarza, tak jak mówię. I też czasami takie rzeczy się dzieją. Natomiast najczęściej, no nie, no ja tutaj jestem realistką, ale też słuchajcie, to jest tak, że ja mam no duże doświadczenie, bo prowadziłam przede wszystkim osoby z chorobą Hashimoto, całe moje życie jakby dietetyczne tutaj na tym się opiera. Od 10 lat to robię i miałam już ponad 2000 pacjentów, więc wiem, o czym mówię i no po prostu takie są fakty, no niestety. Okej, to w takim razie czym jest ten protokół autoimmunologiczny i dlaczego zdecydowałaś się właśnie to przetestować w swoich badaniach? Protokół autoimmunologiczny jest takim sposobem odżywiania, taką dietą, w której eliminujemy takie prawdopodobne alergeny w chorobie Hashimoto, no bo jednak pewnie też obiło Ci się nieraz o uszy, że tutaj gluten, że tutaj laktoza, że tutaj kazeina, a to znowu orzechy, a to znowu często się też mówi o warzywach psiankowatych. No niektórzy właśnie idą krok dalej i mówią, że zboża w ogóle tak absolutnie nie powinno się znajdować w właśnie dietach osób z chorobą Hashimoto ze względu na to, że też dochodzi do takich krzyżowych reakcji. W ogóle też jest bardzo dużo takich, no to przede wszystkim w internecie, na forach i tak dalej możemy przeczytać, że tkanka tarczycy jest bardzo podobna swoją budową i strukturą do glutenu, dlatego też często mamy takie reakcje krzyżowe, co gdzieś tam było kilka prac naukowych na ten temat, ale niestety słabej jakości, raczej nie można tak powiedzieć jakby, wiesz, głośno i na pewno, że tak jest. Oczywiście my wiemy o tym, że w grupie osób z chorobą Hashimoto jest 10 razy częściej ta celiakia, no i że jednak większa ilość osób choruje na nieceliakalną nadwrażliwość na gluten, czyli tak zwaną, można powiedzieć w skrócie, nietolerancję na gluten. Natomiast to nie jest tak, że każdy i że zawsze, tak? Więc też sobie to powiedzmy. Ale chodzi o to, że protokół autoimmunologiczny właśnie wyłącza nam wszystkie potencjalne alergeny, takie, które jakby do tej pory zostały gdzieś tam sklasyfikowane przez kogoś. I bardzo często, jak tylko się wpisze to hasło, tak, choroby Hashimoto, choroba Hashimoto, dieta w chorobie Hashimoto, szczególnie w języku angielskim, no to gdzieś na pierwszych stronkach wyskakuje protokół. Dlatego, że on się stał bardzo popularny właśnie na forach w internecie, a znowu wśród naukowców on jest bardzo taki wręcz hejtowany. No i właśnie z tego powodu postanowiłam trochę gdzieś tam wejść w ten, no to jest bardzo trudny temat. Włożyć kij w mrowisko. Tak, dokładnie, tego mi zabrakło, włożyć kij w mrowisko, nie chciałam to powiedzieć, dobrze, że mówisz. Włożyć kij w mrowisko, w ogóle jak moja pani profesor usłyszała, że zdecydowałam się na taki temat, w którym no nie ma prac naukowych, naprawdę jest bardzo mało bibliografii, to pytała się mnie 3 razy, czy jestem pewna, bo będzie bardzo trudno to napisać, ale byłam zdecydowana, żeby właśnie dowiedzieć się, bo ja jak zaczynałam robić te badania, no to miałam nadzieję, że rzeczywiście, to jest też ważne, że ja miałam tylko jakby okres 3 miesięcy tych badań, co też na pewno wpływa na wyniki, bo może 6-12 miesięcy wpływałoby inaczej, natomiast no 3 miesiące to już jest jakiś okres czasu, w którym można coś sobie zobaczyć. Miałam też dość małą grupę osób, bo tutaj miałam 25 takich ludków. Trzeba pamiętać o tym, że im większa grupa, tym więcej danych możemy wyłuskać, ale to znowu wiąże się z kosztami, których no najczęściej nie ma na uczelniach tych pieniędzy. W związku z tym byłam bardzo ciekawa, czy rzeczywiście ten protokół wpłynie na wyniki. To mnie najbardziej interesowało po tych 3 miesiącach. I tutaj robiliśmy test HFT3, FT4, ATPO, ATG, również morfologię chociażby, wszystkie tam składniki, jeżeli chodzi o całą analizę składu ciała, wagę, tak, znaczy masę ciała, etc., etc. Po 3 miesiącach też dodatkowo dorzuciliśmy USG przed i po. No i statystycznie nie ma różnic, tak? Statystycznie nie ma różnic, choć było kilka przypadków, gdzie bardzo się poprawiły wyniki. Natomiast ja już teraz, tak, jakby miała powiedzieć dzisiaj, na mój dzisiejszy stan wiedzy i doświadczenia, uważam, że jak ludzie zaczynają zmieniać nawet małe rzeczy, czyli więcej warzyw, więcej owoców, więcej orzechów, bardziej generalnie właśnie przeciwzapalna dieta, bardziej odżywcza, mniej przetworzona, to często te małe kroki zupełnie wystarczą i mogą się okazać przełomowe, jeżeli chodzi o wyniki i samopoczucie pacjenta.
Więc protokół jest bardzo eliminacyjną dietą, właśnie on wyłącza te wszystkie zboża, orzechy, nasiona, gluten, laktozę, etc., etc. Jest też trudną dietą, dlatego tylko te 3 miesiące ludzie wytrzymali. I z drugiej strony uważam, że nie ma potrzeby w większości przypadków na nią przechodzić, tym bardziej, że moje prace naukowe też tego dowodzą. Choć jest jedno ale jest takie, że 90% tych osób czuło się znacznie lepiej po tych 3 miesiącach. Lżej, miały więcej energii, lepsze samopoczucie, koncentrację, ale ja uważam, że jest to związane generalnie z tym, że po prostu zaczęły się przyglądać swojej diecie, tak? Niekoniecznie musiały wykluczać tyle rzeczy. Więc tak bym to powiedziała. Trudno właśnie wskazać, co było tak naprawdę przyczyną. Czy to rzeczywiście właśnie ta dieta, czy to właśnie ogólna zmiana nawyków żywieniowych. I tak. Ja też mam takie wrażenie, odnoszę, że czasami za bardzo skupiamy się na tych szczegółach. Tak. Głównie ja mam doświadczenie w odchudzaniu, zapominamy o tych wielkich rzeczach, które naprawdę robią różnicę i zamiast zastanawiać się, czy można połączyć pomidora z ogórkiem, tak. To po prostu, żeby zrobić sobie tą sałatkę pomidorowo-ogórkową, jeśli ją po prostu lubimy. Zgadza jaką się. Dietę w takim razie ty zalecasz swoim pacjentom, z którymi pracujesz, i jaką dietę zaleciłabyś osobom, które słyszą taką diagnozę, były już u lekarza i przyjmują już hormony i są w trakcie leczenia? No, przede wszystkim dietę przeciwzapalną. Najczęściej to jest dieta śródziemnomorska, czasami DASH. I oczywiście zdarza się, że ktoś dostanie dietę niskowęglowodanową, ktoś dostanie dietę właśnie z wyższą ilością białka, czyli tutaj jeżeli chodzi o same makroskładniki, to też już bardzo indywidualnie. Choć w większości dieta wysokowęglowodanowa, czy tak powiedziałabym ze średnią ilością węglowodanów jest okej. Trzeba powiedzieć też o tym, że na początku, kiedy właśnie występuje ta nasza choroba Hashimoto, czy też Hashimoto z niedoczynnością, czy sama niedoczynność, ponieważ spada tempo metabolizmu, ta spoczynkowa przemiana materii, to też mamy większe problemy, chociażby tutaj, jeżeli chodzi o węglowodany, właśnie tak, z ich przyswajaniem, co też prace naukowe potwierdzają, choć są też co do tego pewne kontrowersje, ale jednak ja to widzę wśród moich pacjentek właśnie, że bardzo często na początku one muszą być trochę zmniejszoną ilość węglowodanów w diecie, na przykład zamiast 60% 45-50%. I właśnie tutaj dodajemy ilości białka, żeby trochę ten metabolizm podkręcać. Więc najczęściej ten pierwszy etap tak wygląda, ale są też osoby, które ogólnie od razu wejdą na wysokie węglowodany, będą się bardzo dobrze czuły, a są takie osoby, które absolutnie na wysokich węglowodanach zawsze się czują źle, nieważne co by się zrobiło, wchodzimy na wtedy niskie węglowodany. Co też nie jest przeciwwskazaną dietą i też może mieć swoje zastosowanie w chorobie Hashimoto, żeby nie było. Bo są też takie różne, co znowu w internecie można spotkać, że tarczyca potrzebuje 150 gramów węglowodanów, tam 130 gramów jest tą magiczną liczbą. Absolutnie nie ma na to żadnych dowodów naukowych, tak? Tutaj zawsze indywidualnie do tego podchodzimy, więc powiedziałabym, że najczęściej i ogólnie tak, ale ja mam jeszcze jedno swoje takie ale, o którym chciałam powiedzieć, to znaczy, prawda jest taka, że większość osób z chorobą Hashimoto cierpi na nietolerancję laktozy. Jest to najczęściej związane z zaburzoną mikrobiotą jelitową. W związku z tym, no i oczywiście z zanikiem enzymu laktazy, który tutaj nam tą laktozę rozkłada. W związku z tym, to jest 75% osób. W związku z tym ja najczęściej też od razu nie wykluczam laktozy, ale po prostu zwracam uwagę osobom, żeby zobaczyły, czy przypadkiem nie jest tak, że po laktozie mają właśnie bóle brzucha, jakieś tam gorsze wypróżnianie, etc., etc. I często okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Tutaj też można wysłać właśnie pacjenta na po prostu test oddechowy, zobaczyć, czy tak się dzieje, żeby zobaczyć, czy mamy tą nietolerancję laktozy, więc na to chciałam zwrócić uwagę i to też u moich pacjentów często robię. No a druga kwestia to jest gluten. I z glutenem to jest tak, że tak jak już wspomniałam, na dzień dzisiejszy wszelkie zalecenia, rekomendacje i prace naukowe mówią jednoznacznie, że nie ma potrzeby wyłączenia glutenu u wszystkich osób z chorobą Hashimoto. Natomiast mamy sporo takich właśnie, tak jak już wspomniałam, dowodów na to, że te osoby częściej po prostu mają problem z glutenem niż osoby zdrowe. Więc ja osobiście mam też takie podejście, że na 1 miesiąc w którymś tam momencie, czy to na początku, czy to później, jeżeli ktoś już jest gotowy, wykluczam ten gluten, czy też ograniczam przynajmniej pszenicę na 1 miesiąc, żeby taki
pacjent, klient zobaczył sobie, jak się czuje bez glutenu i z glutenem. Bo ty też zapewne wiesz, jak i reszta nas tutaj słuchających dietetyków i specjalistów, że my nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych dostępnych testów ani diagnostyki nietolerancji glutenu. Nietolerancja laktozy to jest zupełnie coś innego, mamy testy oddechowe, natomiast na nietolerancję glutenu nie poleca się absolutnie tych testów, które są dostępne w tym momencie na rynku, one nie mają żadnych tutaj podstaw naukowych. W związku z tym jedynym dostępnym testem no jest obserwacja, tak? Obserwacja właśnie i taki, taka bym powiedziała tutaj też eliminacja, a później właśnie robimy sobie ten test, gdzie dołączamy gluten i patrzymy, jak się czujemy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tutaj pewne rzeczy mogą nas wprowadzać w błąd. To znaczy, jeżeli ktoś miał bardzo wysoko przetworzoną dietę i przyjdzie na taką nisko przetworzoną z ograniczeniem glutenu, no to może mu się wydawać, że czuje się super bez glutenu, a to jest po prostu no nisko przetworzona dieta. Więc ja też najczęściej robię to gdzieś tam w którymś kolejnym kroku, ale prawda jest taka, że to robię i sporo osób rzeczywiście widzi różnicę z glutenem czy bez glutenu, więc to jeszcze chciałam dodać. Fajnie, że to mówisz, że jakby nie od razu trzeba wszystko wyłączać z diety, tylko najpierw tak. Właśnie przetestować i zmienić trochę tę dietę. Kilka razy wspomniałaś o diecie przeciwzapalnej. Czym charakteryzuje się taka dieta? Dieta przeciwzapalna według prac naukowych to jest dieta, w której znajdujemy właśnie te składniki antyzapalne, czyli przede wszystkim spora ilość antyoksydantów, spora ilość witamin, składników mineralnych, spora, to znaczy zgodna właśnie z rekomendacjami, zaleceniami pod naszą masę ciała, wzrost, wiek, zapotrzebowanie. Dodatkowo to jest dieta bardzo, bardzo wysoko odżywcza, czyli jednak te 80% diety powinno być dietą nisko przetworzoną, która będzie zawierała właśnie bogactwo warzyw, owoców, błonnika, to też duża ilość błonnika, ale znowu nie za duża, jest bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o przeciwzapalność, ona świetnie wpływa na naszą mikrobiotę, właśnie na wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych chociażby, etc., etc. Dodatkowo taka dieta przeciwzapalna charakteryzuje się odpowiednią ilością kwasów omega-3, 6, 9, ale również nasyconych kwasów tłuszczowych i transów, czyli w skrócie mówiąc transów jak najmniej, nasyconych kilka procent, tak, najczęściej, chociaż są też takie osoby, które będą potrzebowały jeszcze mniejszej ilości. No i jeżeli chodzi o kwasy omega-3, to nie powiem jak najwięcej, bo to też nie będzie zgodne z prawdą, ale powiem po prostu, że na pewno więcej niż jemy. Także przy takich chorobach zapalnych, właśnie szczególnie autoimmunologiach, poleca się 2-3 gramy nawet, tak, kwasów omega-3 dziennie. Jeżeli jemy ryby 2-3 razy w tygodniu, co znowu nie jest tak oczywiste przy chorobie Hashimoto, ze względu na to, że w chorobie Hashimoto musimy ograniczać jod, a ryby są jego źródłem. Więc bardzo często usłyszymy od swojego lekarza prowadzącego takie zalecenie, żeby właśnie ograniczyć ryby, owoce morza albo jeść maksymalnie 2 razy w tygodniu te ryby. I wtedy może się okazać, że same ryby nie wystarczają, więc tutaj no, wchodzi suplementacja kwasami omega-3, dobrym tranem czy właśnie jakąś kapsułką z tranem. Więc no, to jest przeciwzapalna dieta. No, przede wszystkim taka, która będzie właśnie miała te wszystkie składniki, które przeciwzapalnie działają, dobry bilans kwasów tłuszczowych i też węglowodanów złożonych, a nie prostych, ograniczony cukier, kwasy tłuszczowe, trans. No, to tak w skrócie. Okej. Tylko właśnie jakbyś mogła jeszcze dać kilka przykładów takich produktów, bo aha, powiedziałaś właśnie o produktach przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych. Ja wiem, jakie są to produkty, ale może nie każdy ze słuchaczy wie, o jakie produkty chodzi. Jasne, no to na przykład idąc od śniadania, no pierwsze co się pewnie kojarzy na śniadanie to jakieś płatki owsiane, więc na przykład płatki owsiane górskie są świetnym tutaj wyborem, tak? Później na przykład jeżeli chodzi o takie śniadanie, często ludzie jedzą kanapki. No to kanapki zamiast wybierać taki chleb pszenny i to jeszcze z takiej mąki bardzo, bardzo oczyszczonej, no to wybierajmy chleb pełnoziarnisty, z mąki pełnoziarnistej. Najlepiej, gdyby to był chleb żytni na zakwasie, jeżeli chodzi o takie osoby z chorobą Hashimoto, dlatego, że taki chleb żytni na zakwasie zawiera sporo błonnika, zawiera właśnie też ten zakwas, który znowu działa probiotycznie na nasze jelita i jest dość lekkostrawny. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś chore jelita, no to nie, ale i tak jest bardziej lekkostrawny niż niektóre inne chleby, ze względu na to, że właśnie zakwas
w tym pomaga. Co tutaj jeszcze na śniadanie? No na przykład świetnym pomysłem na śniadanie jest w ogóle jakaś surówka czy sałatka, tak? To też będzie działało przeciwzapalnie. Na przykład polana oliwą. Dodatkowo możemy sobie dorzucić świetne przyprawy, zioła, które właśnie też działają mocno antyoksydacyjnie, jeżeli będzie nam pasowała kurkuma, jeżeli będzie nam pasował, no może niekoniecznie do sałatki, chyba że na słodko, z owoców cynamon, imbir, to jak najbardziej używajmy też świeże oregano, bazylia. Wszystkie te rzeczy zawierają sporo różnych fantastycznych antyoksydantów, polifenoli i tak dalej. Obiad, kasza gryczana, na przykład znowu jakaś surówka, warzywa, surowe najlepiej w ogóle, jeszcze półsurowe, bo wtedy mamy najwięcej wartości odżywczych. I tu muszę wspomnieć o tym, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, a to jest dość ważne, bo bardzo często na początku w ogóle swojej przygody z chorobą Hashimoto ludzie w diecie najpierw wyrzucają brokuły i kalafiory, dlatego że to jest źródło goitrogenów. A goitrogeny to są substancje, no można powiedzieć, takie hamujące, tak, pracę tarczycy, czyli właśnie tutaj działają w ten sposób, że mamy mniej tych hormonów dostępnych. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o goitrogeny, no to trzeba by było codziennie spożywać duże ilości surowych tych warzyw, tak? Więc no to w większości przypadków jest absolutnie niemożliwe, choć są oczywiście osoby, które jedzą tego na kilogramy i wtedy poleca się, żeby troszeczkę to ograniczyć albo gotować na parze takie warzywka, ze względu na to, że część tych goitrogenów wtedy się ulotni. No ale ogólnie rzecz biorąc, przechodząc do tego obiadu, półsurowy brokuł czy kalafior to jest super pomysł na obiad, nawet dla osoby z chorobą Hashimoto, pod warunkiem, że nie jest to codziennie w dużych ilościach. Orzechy oczywiście, tak, do takiego śniadania, do owsianki, orzechy, nasiona, najlepiej znowu w formie nieprzetworzonej, czyli niesmażone, niesolone, niecukrzone, nie w jakichś tam polewach karmelowych, tylko po prostu tak jak natura dała, stworzyła. I tutaj zwróćmy uwagę też na to, żeby to nie było utlenione, czyli jeżeli nasze obrane orzechy otwarte leżą już kilka dni na stole, to nie jedzmy ich, bo tam już będą utlenione kwasy tłuszczowe, tak? No co jeszcze? No generalnie owoce, warzywa, pełnoziarniste zboża. Oczywiście samo mięso, jeżeli to jest mięso nieprzetworzone, jeżeli jest przez nas obrobione delikatnie, to ono też nie będzie działało prozapalnie. Natomiast już no wszystko inne, czyli mięso właśnie przetworzone, kiełbasy, jakieś tam salami, duże ilości w ogóle mięsa czerwonego, takiego smażonego, pieczonego, no to nie będzie działało dobrze, to też sobie powiedzmy szczerze. I co ważne, osoba z chorobą Hashimoto może spożywać tofu, soję, czyli też i w ogóle strączki jako taką, natomiast ta tofu soja jest tutaj szczególnie kontrowersyjna. Ale znowu bardzo ważne jest to, żeby to się nie działo codziennie w dużych ilościach, bo rzeczywiście u części osób z chorobą Hashimoto będzie to wpływało niekorzystnie na pracę tarczycy. No chyba w dużym skrócie to tak. Okej, okay. I właśnie jeszcze co do tego tofu, to jest tak, że nie powinniśmy go właśnie łączyć około z tego czasu, kiedy spożywa się właśnie Letrox czy Eutyrox i tak wieczorem na przykład lepiej to tofu zjeść? Znaczy, to wiesz co, nawet nie musi być wieczór, ale właśnie jeżeli, bo są bardzo różne tutaj też jakby zasady przyjmowania leków. Niektórzy robią tak, że sobie ustawiają budzik na przykład na 5 rano, o 5 się budzą, biorą tabletkę i idą spać dalej, na przykład sobie tam o 8 jedzą śniadanie, tak? No to w ogóle jakby nie ma problemu, że to tofu może wpaść. Ale jeżeli jemy no tak standardowo, czyli bierzemy Letrox zaraz po wstaniu, powiedzmy o godzinie 7, o 8 jemy śniadanie, no to raczej tofu odpada. Duże ilości mleka, duże ilości też jakichś produktów w ogóle takich mlecznych, nabiałowych, które zawierają dużo wapnia, też mogą zaburzać wtedy wchłanianie, tak, takiego Letroxa, Eutyroxu. Generalnie uznaje się, że do godziny raczej powinno być okej, ale co ciekawe, kawę powinniśmy pić do 2 godzin po. Nie do godziny, czyli na przykład jeżeli o 8 bierzemy tabletkę, no to kawę najszybciej o 10, tak, a nie o 9, co też mało osób wie. Okej, ja w ogóle nie wiedziałam o kawie. Wiedziałam o soi, tak, ale nie wiedziałam o kawie. Tak, dlatego że kawa zawiera też bardzo dużo substancji takich antyodżywczych, które właśnie będą wpływały niekorzystnie na wchłanianie Letroxu, Eutyroxu i tak dalej. I co ważne, to ma szczególnie znaczenie właśnie w kontekście suplementów. Wszelkie suplementy wapniowe, magnezowe, żelazowe, selenowe, cynkowe, które tak często przyjmujemy przy chorobie Hashimoto, powinny być przyjęte no tak no co najmniej 2-3 godziny po dawce leku, czyli nawet nie po śniadanku, a gdzieś tam po drugim śniadaniu.
I stąd właśnie bardzo często ludzie też przerzucają się na wieczorne branie hormonów, co wielu lekarzy też w ogóle poleca, tak? Więc jeżeli na przykład nasz styl życia nie pozwala z tego powodu, że mamy jakieś jeszcze inne leki, przecież niektórzy biorą tak rano, które też wchodzą w interakcję, no to może i warto porozmawiać z lekarzem o wieczornym przyjmowaniu. Okej, czyli właśnie, żeby tutaj to podsumować, nie bierzemy tego tofu w okolicy brania tych leków, nie jemy tofu czy pijemy napoju sojowego i kawa tak samo, 2 godziny. Tak, tak. Też trzeba zrobić odstęp. Powiedziałaś o tym, że kawa ma substancje antyodżywcze. Masz na myśli antyodżywcze związane z tym, że zaburza przyswajanie leku? Tak, czy tak. Masz też na myśli to, że kawa nie jest odpowiednim produktem do spożywania na co dzień? Nie, ja w ogóle, wiesz co, ja w ogóle kawę bardzo lubię, mimo że sama jej bardzo mało piję, lubię ją zdrowotnie i uważam, że jeżeli nie mamy przeciwwskazań, to znaczy, jeżeli nie mamy problemów silnych z jelitami, z brzuchem, tak, z bólami brzucha, nie wiem, jakieś nadżerki, wrzody, etc., etc., czyli wszystkie te sytuacje, w których musimy przejść na dietę lekkostrawną i taką wykluczającą różne pokarmy, w tym niestety napoje takie jak kawa, to kawa jest super, świetnie działa na mikrobiotę, bardzo bifidogennie w ogóle działa na mikrobiotę, czyli dużo tych bifidobakteriów po tym rośnie, po piciu kawki. Dodatkowo kawa działa świetnie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie miażdżycy, przeciwdziałanie właśnie różnym stanom, takim niekorzystnym dla naszego zdrowia, więc ja jestem team kawa zdecydowanie. Super. Bo jak właśnie usłyszałam to słowo antyodżywcze, mówię, kurde, czy ja nie znam, czy ja czegoś nie wiem, a nie, ja nie, jestem to się źle wyraziłam może, tak. Chodziło o to, co mówisz, czyli jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że kawa, mimo że jest wspaniała, świetna i tak dalej, no to ma garbniki czy różne substancje, które wpływają niekorzystnie na wchłanianie chociażby znowu żelaza, właśnie selenu, cynku, czy chociażby leków, więc no zwróćmy tylko na to uwagę i tyle. Super, super. I pijmy kawę dobrze, na zdrowie. Dobrze, że to wyjaśniłyśmy. To w sumie na koniec ostatni aspekt, czyli właśnie niedobory i suplementacja. Wspomniałaś o tym, że to niedobory mogą powodować właśnie niedoczynność. Tak. Czy właśnie suplementacja jest konieczna? Czy my jesteśmy w stanie z diety spełnić sobie zapotrzebowanie na większość tych składników odżywczych, które potrzebujemy, żeby nasza tarczyca dobrze funkcjonowała? To znaczy, trzeba sobie powiedzieć o tym, że jeżeli dochodzi w naszym organizmie już do stanu patologicznego, jakiegokolwiek, czy to niedoczynności tarczycy, czy to choroby Hashimoto, czy jakiejkolwiek innej choroby, to najczęściej są to stany, w których doszło już do wielu różnych zaburzeń, w tym najczęściej też związanych ze złą dietą, stylem życia właśnie i niedoborami. I tutaj najczęściej przy takich już niedoborach samą dietą my nie jesteśmy w stanie tego wyrównać. Czyli, co zresztą pokazują prace naukowe, bo to słuchajcie, co ja mówię, to też jest wydźwiękiem i oddźwiękiem mojego doświadczenia, ale przede wszystkim też tego, co pokazują właśnie badania naukowe. I tutaj chociażby suplementacja selenem u chorych z Hashimoto wpływa bardzo na spadek przeciwciał, tak? Nawet o 50% spada ATPO w przeciągu 3-4 miesięcy, co jest znacznym wynikiem. I mimo, bo wiele osób zaraz może mi napisać, ale przecież to nie ma znaczenia klinicznego. Ale takie osoby się czują lepiej, tak? Takie osoby się czują lepiej, a zresztą my już wiemy, że chociażby bardzo wysokie stężenie przeciwciał ATPO będzie niekorzystnie, czy może niekorzystnie wpływać na właśnie ciążę, tak? Na przebieg ciąży, więc jednak jakieś znaczenie kliniczne te przeciwciała mają. My jeszcze może do końca nie wiemy jakie, ale trzeba zwrócić na to uwagę, że jednak jak one sobie tak rosną i rosną i rosną, no to hello, coś jest nie tak. W związku z tym my wiemy, że właśnie osoby, bo w ogóle to jest tak, że sama niedoczynność to jest naprawdę zupełnie inny stan niż choroba Hashimoto, więc ja nie chciałabym tak tego stricte łączyć, bo na przykład ciekawostka jest taka, że jak mamy chorobę Hashimoto z niedoczynnością, to jod najczęściej jest zakazany, najczęściej, bo też nie zawsze, a przy samej niedoczynności to wręcz się poleca jod, tak, bo nie ma tego stanu właśnie zapalnego, który jod bardzo często zaognia, jakby polewa te oliwę do ognia jeszcze, tak? W związku z tym, że właśnie tutaj często mamy niedobory selenu, cynku i nagle zaczynamy suplementować jod albo bardzo dużo ryb jemy w chorobie Hashimoto, no to może się okazać, że rosną nam bardzo pięknie, niestety wysoko ATPO, tak? Co jest bardzo oczywiście niekorzystne, mówię bardzo pięknie, tak ironicznie. W związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie,
suplementacja najczęściej jest potrzebna. Znowu nie powiem, że zawsze, no bo pewnie jest część osób, które nie będą tego potrzebowały, to znowu bym się opierała na wynikach krwi indywidualnie. Natomiast to, co my wiemy jakby generalizując z prac naukowych, to to, że większość osób z chorobą Hashimoto ma niedobory żelaza, selenu, cynku, witaminy D3, kwasów omega-3. Tutaj status jest bardzo, bardzo zmieniony w kontekście tego, że mamy bardzo dużo omega-6, a bardzo mało omega-3. Magnez też, tak? Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy o tym nie powiedziałam, bo akurat to sobie gdzieś tam spisałam, te niedobory, dlatego, że mam takie tendencje do zapominania, co tam się z tych niedoborów, ale większość wymieniłam na pewno. Cynk, witaminka D, magnez, żelazo, selen, no też witaminy z grupy B generalnie są bardzo często niedoborowe u tych osób. Tak, no wymieniłam już wszystko. Okej, okay, czyli jakby suplementacja jest konieczna. A jak wygląda jakość suplementów i wybór takich suplementów? I czy my możemy je sobie wybrać na własną rękę, pójść do apteki i zamówić z internetu? Czy trzeba się z kimś skonsultować? Znowu, czy to powinien być lekarz, dietetyk? Kto może nam polecić konkretny zestaw suplementów? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie i tak naprawdę na dzień dzisiejszy mnie osobiście bardzo denerwuje fakt, że nawet zawód dietetyka nie jest jakkolwiek regulowany i niestety mamy wielu dietetyków, którzy dietetykami nie są. To znaczy, wiesz, jeszcze pół biedy, jak ktoś zrobił kurs, ale naprawdę bardzo dużo siedzi w temacie i ma tę wiedzę i ma doświadczenie, bo są takie osoby, które gdzieś tam dopiero w którymś swoim kroku decydują się na studia, co też oczywiście nie jest przeze mnie popierane, ale powiedzmy, że jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast jak są osoby, które zrobiły jeden kurs i po nim czują, że wiedzą wszystko, a jest bardzo dużo takich osób, no to jest największa moja bolączka, bo takie osoby robią krzywdę na rynku, bo one właśnie stosują, wiesz, nie wiem, 15 suplementów naraz, wszystko się w ogóle ze sobą kłóci, te suplementy są w ogóle bardzo słabej jakości, jakieś ogromne ilości selenu, cynku, co też robi krzywdę, no powiedzmy sobie znowu głośno i otwarcie, że suplementy nie są lekami, nie można ich utożsamiać z lekami, ale też mogą robić krzywdę, też mają swoje przeciwwskazania i też mają swoje jakieś dawki określone dla danych pacjentów i też czas trwania suplementacji musi być ściśle określony, tak? U większości z nas pod konkretne właśnie przypadki. Więc niestety ja najczęściej mówię w związku z tym, że no najlepiej poradzić się lekarza. Tylko, że znowu, mówiąc szczerze, lekarze najczęściej nie mają wiedzy na temat suplementów diety i to wynika z faktu, że nie mają tego w toku studiów, a później nie mają z tym żadnego doświadczenia. Też mają najczęściej takie bardzo negatywne przekonania, które są właśnie związane z tym, że ludzie przychodzą z tragicznymi jakimiś suplementami, wiesz, na wszystko, na nietrzymanie moczu, na jakieś tam aspekty właśnie seksualne, psychologiczne, gdzie to są rzeczy na terapię, czy to są rzeczy właśnie na wzmocnienie mięśni dna miednicy, a nie na suplementację, umówmy się, tak? Natomiast jeżeli suplementacja jest mądrze prowadzona, to znaczy robimy wyniki krwi, idziemy się skonsultować z lekarzem, tak? Wiemy, że może nie do końca lekarz nam tu pomoże, no bo właśnie tej wiedzy najczęściej niestety na temat suplementacji do końca nie ma. Mówię o takim ogólnym lekarzu, bo lekarz endokrynolog najczęściej wie, tak, o selenie, cynku i tak dalej, wie kiedy jest wskazanie, także tutaj nie ma takiego problemu. Następnie według mnie powinniśmy się skonsultować z dietetykiem, tak? Natomiast oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że no to wygląda równie, bardzo często właśnie nie ma wiedzy, czy po prostu nawet lekarz ma bardzo złe doświadczenie i powie, żeby nie brać żadnych suplementów, albo znowu dietetyk nie wie, nie ma tej wiedzy, albo nie stać nas na dietetyka. No i wtedy jest problem. I odpowiadając na twoje pytanie szczerze, no to ja uważam, że wtedy najlepiej zacząć trochę samemu się interesować tematem, postarać się zrobić te badania na NFZ chociażby, tak, krwi, które jesteśmy w stanie zrobić i tak w miarę, w sposób celowany ustalić sobie te suplementacje. Prawda jest taka, że każdy z nas bez względu na wiek, płeć, no wiek może po trzecim roku życia powiedzmy, wiek, płeć i tak dalej, powinien przyjmować omegę i D3. Tak, to w ogóle, tak jak już powiedziałam, w większości przypadków jest bardzo, bardzo polecane, chyba że jemy dużo ryb czy owoców morza. Natomiast poza tym większość osób z chorobą Hashimoto będzie potrzebowało tych rzeczy, o których powiedziałam, ale nie zawsze. I jeżeli na przykład mamy wysoką ferytynę, jeżeli mamy wysokie żelazo, to suplementacja żelaza nam zaszkodzi. Jeżeli mamy wysoko selen, bo generalnie nasza dieta jest bogata w selen, no to znowu może nam to zrobić krzywdę, jeżeli będziemy się długo dużymi dawkami suplementować. Więc
To jest bardzo trudne pytanie i nie ma na to jednej odpowiedzi, bo czasami jest tak, że się po prostu konsultujemy właśnie z jakąś firmą suplementacyjną, która też nam doradzi na podstawie naszych chorób czy wyników, co nie jest też wyników w takim sensie, że na przykład właśnie nie mamy energii, tak, objawów i tak dalej, po prostu gdzieś tam doradzają w ten sposób. I to nie jest oczywiście optymalne, umówmy się, ale czasami to jest jedyna droga dla kogoś, no bo nie ma innej możliwości na przykład na ten moment, więc... Niestety. Ja to doskonale rozumiem, bo ja sama byłam właściwie bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o suplementy. Do tej pory poza zimą w Polsce nie suplementowałam nic poza witaminą D i właśnie teraz, ja teraz mieszkam w Azji od miesiąca i od miesiąca nie jadłam właściwie żadnego nabiału. Nie mam właściwie żadnego źródła wapnia w mojej diecie. To są właściwie tylko właśnie tofu i nie wiem, czy ono jest fortyfikowane. Wątpię, bo to jest takie tofu. Widzę, że jakby ono jest robione tutaj przez lokalne osoby. Wątpię, że tam wapń jest, wiesz, dosypywany. Tak. I ja się zaczęłam trochę obawiać i też mój partner ostatnio stwierdził, że nie będzie jadł ryb, że on chce przejść na weganizm. I ja mówię, dobra, możesz przejść na weganizm, ale tylko i wyłącznie jeśli zaczniesz suplementować omega-3, bo ja do tej pory jem jeszcze ryby, ale bardzo nieregularnie, więc stwierdziłam, że muszę to zmienić. I on był głównie takim dla mnie zapalnikiem, że jeżeli ty nie chcesz jeść ryb, to po pierwsze omega-3, no i oboje nie jemy żadnego nabiału, bo tutaj po prostu nie ma dostępu i właśnie mamy zamiar tutaj zmienić to w tej suplementacji, ale ja doskonale rozumiem te wątpliwości też dietetyków, przez to, że wiesz, były promowane herbatki odchudzające, tabletki, detoks, no to oczywiście, że nam się po prostu krew gotuje, jak myślimy o suplementach, ale no tak jak mówisz, że w przypadku choroby Hashimoto dobrze byłoby się skonsultować z osobą, która wie, jak nam doradzić, spojrzy na te badania krwi i dobierze nam te suplementacje, bo wiadomo, dietą można zrobić dużo, ale ja sama pomimo tego, że bardzo dbam i o mój styl życia i o moją dietę, to nie jestem w stanie wszystkich składników odżywczych po prostu dołączyć. Także no fajnie byłoby jakby się, nawet od ciebie z profilu można bardzo, bardzo dużo informacji czerpać na temat suplementacji. To powiedz mi na koniec, gdzie można cię znaleźć w internecie i gdzie można się dowiedzieć więcej na temat suplementów i w Hashimoto i w innych jednostkach chorobowych, bo widziałam, że sporo różnych innych, o innych chorobach również mówisz u siebie w mediach społecznościowych. Mnie można znaleźć na Instagramie, tam chyba wrzucam najczęściej i najbardziej regularnie paulina.ichnat. Poza tym na Facebooku często przerzucam te treści Paulina Ichnatowicz, po prostu tam mnie znajdziecie na moim oficjalnym profilu. Ten TikTok, na którym kręcę takie bardziej śmieszne, no może nie śmieszne, tam oczywiście też jest wiedza, ale w taki bardziej luźny sposób, też Paulina Ichnat. No i to są takie główne moje obszary działalności, więc jak najbardziej zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani. I pamiętajcie, że ja absolutnie nikogo nigdy nie będę zmuszała do suplementacji, ani do tego, żeby, to myślę, że ty podobnie podchodzisz do tematu, jak ktoś nie jest przekonany, to nie ma co go przekonywać na siłę do niczego. Natomiast to, co prace naukowe pokazują na temat suplementacji witaminy D3, suplementacji kwasami omega-3, czy chociażby witaminą B12 w przypadku niedoborów, naprawdę jest bardzo, bardzo obiecujące i myślę, że większość z Was, gdyby właśnie poczytało na ten temat, co możecie zrobić na moich profilach, to przekonałoby się, że może warto zrobić te badania, że może warto właśnie się tym zainteresować, może warto spróbować, ale nic na siłę, pamiętajcie. Okej, to w takim razie dla Was pierwszy krok. Jeśli jeszcze nie zrobiliście badań krwi w tym roku, a odcinek wychodzi 20 grudnia 2021, to koniecznie zróbcie sobie prezent na nowy rok, zróbcie sobie badania krwi, sprawdźcie hormony tarczycy, fajnie byłoby ferytynę. Co byś jeszcze poleciła zbadać w takich badaniach na początek? Na początek na pewno morfologia, mocz z osadem, co nam już też pokaże, jak się chociażby nawadniamy, czy nie mamy chociażby tutaj zbyt wysokiego pH moczu, co znowu pokazuje nam, jak pracuje nasz żołądek chociażby, mniej więcej, więc bardzo dużo informacji jesteśmy w stanie wyczytać z morfologii o witaminach z grupy B, właśnie o żelazie, o tym, jak pracuje nasz układ immunologiczny, mniej czy więcej też jesteśmy dużo w stanie sobie tutaj powiedzieć. Poza tym oczywiście lipidogram, który nam pokaże, jak wygląda też między innymi nasza dieta, która ma ogromny wpływ na lipidogram, czyli te wszystkie i cholesterol, i lipoproteiny HDL, LDL, triglicerydy i właśnie nie HDL. Dodatkowo ja też jestem fanką, żeby robić jednak tą B12 raz kiedyś, przynajmniej może raz na te 2-3 lata, ze względu na to, że nawet
osoby jedzące mięso u mnie mają bardzo duże niedobory B12. Nie wiem, z czego to się bierze, czy to jest kwestia przyswajania, czy to jest kwestia właśnie różnych substancji antyodżywczych. Nie mam pojęcia, ale jest źle. Co jeszcze? Glukoza, insulina. O, to w ogóle podstawy, jeżeli chodzi o gospodarkę cukrową, którą dzisiaj wiele osób ma zaburzoną. No i tak w skrócie to chyba wszystko z podstaw. Z żelazo na pewno też do tej ferytyny dodajmy. Super, ekstra, więc zapiszcie się koniecznie na badania, zaobserwujcie profil Pauliny po więcej informacji na temat też suplementacji z głową i zwłaszcza jeżeli zmagacie się z Hashimoto, pewnie się zmagacie, skoro dosłuchaliście do końca. To koniecznie zaobserwujcie profil Pauliny. A ja Tobie na maksa dziękuję za poświęcony czas. Ja się od Ciebie bardzo dużo dowiedziałam też z tego odcinka, bo ja nie interesuję się za bardzo tematem Hashimoto, bo właśnie, ja staram się pracować z osobami zdrowymi, a sama na szczęście samą mnie nie dotyka żadna choroba, także na maksa dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą. Bardzo dziękuję, przyjemnego słuchania i zdrowia dla wszystkich. Trzymajcie się. Dziękuję, do usłyszenia. Pa!